Cześć, tu Eni. Witam na moim kanale bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam wam pokazać kartkę taką mediową vintage, którą robiliśmy na warsztatach Magdy z kanału MF Art Boutique. Serdecznie ci Madziu, pozdrawiam I, i powiem wam tyle, że jak zobaczyłam tą kartkę to bardzo, bardzo mi się ona spodobała. Już tak, jak Magda skończyła ją robić, bo ja najpierw coś tam innego tworzyłam i oglądałam sobie tutorial, a potem dopiero sobie otworzyłam na drugi dzień, na spokojnie sobie robiłam razem z nią, bo i tak jeszcze listków też nie miałam pociętych i tak dalej. No i zachwycona byłam tą kartką i powiem Wam szczerze, że chyba będę częściej próbowała robić tego typu karteczki bo jednak no są tak troszkę bardziej efektowne, takie lekko chociaż tam zmediowane, nie muszą być jakoś bardziej, bardzo, ale warto sobie troszkę tych mediów dodać jak ktoś ma. Naprawdę czasem mało szczegółów zmienia dużo. I spodobała mi się o tyle, że no też nie robiłam długo kartki DL-ki. Chyba właściwie to tylko raz robiłam, I to też z tutorialu. <gry> Więc fajnie było też zrobić dla odmiany właśnie w takiej formie. A dwa, kolorystyka. Bardzo mi się spodobała, bo już pomijam, że vintage, który kocham był, ale nie pomyślałabym, że mięta będzie tak fajnie wyglądała z właśnie brązami. Także strasznie mi się to spodobało i na tyle, że stwierdziłam, że dość mocno odzoruje tą kartkę. No o to też chodziło, żeby zrobić tą kartkę podobną. No też wiadomo, nie wszyscy mieli te wszystkie produkty, więc no, ale taką przybliżoną, no i też trzeba było co najmniej trzy media użyć, żeby zgłosić się do konkursu. No i że ja miałam większość z tych rzeczy, które używała właśnie Magda, to nie miałam z tym problemu. Myślę, do, że dość podobnie to wyszło. Y, jedynie co tu sobie dodam napis, bo mi zależało, żeby on jednak gdzieś tam był, więc troszeczkę kompozycja poszła wyżej, żeby ten napis gdzieś tam fajniej też wyglądał. Y, ale na ogół wyszło dość mocno, podobnie. Ale zanim Wam ją pokażę, to na szybko Wam właśnie zaprezentuję, czego ja konkretnie użyłam do kartki. Pierwsze, co to gesso, które używałam do pomalowania dosłownie jednej maleńkiej tekturki, bo moje właśnie motylki były za bardzo mm, takie jaskrawe, i tutaj mi nie pasowały. Do pomalowania troszeczkę różyczek i chlapań. Następne co to heavy body gel i kulki, bo właśnie kulki przyklejaliśmy na heavy body gel. Następne no to pasta. Ja miałam akurat taką już końcówkę, więc akurat tutaj użyłam sobie prawie już całą. Dosłownie mi na jedną pracę może stało albo góra dwie. I użyłam sobie takiej maski. Też niedawno ją kupiłam, taką koronkę, i powiem Wam, że miałam okazję tutaj pierwszy raz ją użyć i jestem strasznie z niej zadowolona. Bardzo fajny wzorek z niej powstał, także przy okazji sobie ją sprawdziłam i nie żałuję zakupu. Naprawdę fajna i też bezproblemowo się nakładało. Do tego sporo używaliśmy złotego wosku. Tutaj do. Farbowania i troszkę listków i zrobienia brzegu właśnie tym woskiem i troszkę tekturkę się też i napis. Ja osobiście pomalowałam tym złotym, więc no i wiadomo, wycisk i tak dalej. No, oczywiście używaliśmy też ramki z wycisku, no ale to już zobaczycie na kartce. No, różeczki to już też Wam nie będę mówić, bo zobaczycie na kartce. I z takich rzeczy to jeszcze sizal, którego tu nie mam, no bo nie ma co pokazywać sizal jak sizal. No i w ramce mam takiego właśnie uroczego motylka. One były w Lidlu, dostałam je kiedyś tam od mamy, więc mi się tu już bardzo fajnie przydały. Jeżeli chodzi jeszcze o takie sprawy bardziej mediowe może, no to do zrobienia stempli czarnego tuszu sobie użyłam. I właśnie stempelki to takie. Miałam jakieś zawiaski, które były w miarę podobne. Fajnie to wygląda, jak to wystaje spod tej kartki. Też właśnie nigdy nie zwracałam na to uwagi, że coś takiego drobnego może dać dużo do pracy. I też będę chyba częściej tak robić. Jeżeli chodzi o kolorowanie listków, to tak jak Magda, użyłam sobie tego vintage photo. I właśnie miałam te same listki z Craft O'Clocka numer 7. Bardzo fajnie pasowało do takich brązowych papierów. Jeżeli chodzi o wykrojnik, to żadnych takich nie miałam gęstych listków, ale miałam dosyć taką fajną tekturkę z Crafty Moli. Zaraz ją zobaczycie na pracy. Właśnie z takimi liśćmi. Używaliśmy też kabaszonów przezroczystych. Ja miałam kilka już takich małych mi pojedynczo zostały. Też dostanę je w wymiance. Od Justyny muszę sobie w końcu znaleźć i je dokupić. I je malowaliśmy jedne złotym woskiem, drugie właśnie miętowym. Ale że ja nie miałam właśnie miętowego wosku to robiłam sobie Sama miętowy kolor i powiem Wam, że to jest taki mój debiut, bo ja zawsze, wiecie, kupuję gotową farbę i no nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o mieszanie, co się miesza, żeby coś tam uzyskać, takie dosłownie podstawy wiem, ale no tak myślałam, że nowy kolor mi wyjdzie z tego i jeszcze z dodania białej farbki, więc jeszcze tutaj białą dodawałam, właśnie tu gesso, co mi tam zostało i wyszła mi taka naprawdę fajna miętowa farbka. Zresztą zaraz zobaczycie efekt na pracy. Do tej pory tylko mieszałam Plajdochy dzieciom, żeby coś tam wyszło, ale to tak przypadkowo mi jakieś kolory wychodziły i nawet nie zwracam uwagi, co tam się zmiesza. <noise> Więc, ale będę się tym teraz troszkę częściej bawić, no bo jednak nie będę wszystkich odcieni farb kupowała, bo jednak bez przesady. I jeszcze używaliśmy tych takich starych wstążek, które no, możecie kupić w foamiran.pl no i jeszcze chciałam wam powiedzieć o tym pędzelku, bo ostatnio w holu też wam na niego narzekałam że nie denerwuje, bo bardzo te włosie wychodzi ale tutaj się fajnie sprawdziło do malowania, bo wszędzie wchodziło w między te różyczki właśnie żeby im tam nadać takiej, no troszeczkę białego no to fajnie tutaj do takich większych elementów wszędzie wchodziło, w te kwiatki się nadało i do zrobienia właśnie chlapań bo on jest taki taki szczeciniasty, fajny więc już wiem, do czego będzie idealny, do czego będzie miał zastosowanie. No i Magda tutaj bardzo nie chciała użyć na kartce napisów, ja jednak bardzo chciałam, więc sobie użyłam. Oczywiście podkleiłam je sobie jeszcze na kraftowe tło, też sobie na obkoło zrobiłam woskiem i ja użyłam tych z Craft Oclock w tej chwili, napisy drugie, i ja dałam sobie napis sięgaj wysoko, taki motywacyjny. Jeżeli chodzi o papiery, no to nie miałam takich właśnie żadnych za bardzo pod tą kolorystykę i też, ale ratowałam się tym, co mam. I jeżeli chodzi o wierzch kartki, no to użyłam sobie tego. To są obydwa bloczki vintage, tylko one były w różnych tam odstępach czasu. A to jest z tego starszego bloczku też z Exxona właśnie jako pierwsze tło, to sobie dałam ten brąz. I bardzo fajnie myślę to wyszło, nawet dosyć podobnie. Także to jeżeli chodzi o materiały, a teraz Wam pokazuję już gotową karteczkę, prezentuje się ona tak, myślę, że tutaj Magda miała bardzo fajny pomysł na tą kartkę, bardzo ładnie to wygląda, no spodobało mi się strasznie i mamy tutaj ten wycisk, tutaj ten miętowy też dałam sobie na kulki też troszeczkę tej mięty. Myślę, że też nawet fajnie wygląda. Tutaj mamy wszędzie te złoty wosk, różne w różnych miejscach i na różyczkach. Tu też jest troszkę tej bieli. I te listki, widzicie, się tak fajnie błyszczą. I też białej farbki, troszeczkę jest na listkach. Ten sizzle gdzieś tam wystaje sobie. Tu są te kabaszony. Ja troszkę je w innej, inaczej po i Troszkę więcej ich dałam, o dwa. No i ten napis. Te stęple, mówię, fajnie to wygląda, jak one gdzieś tam wystają sobie. Yy, I ta wstążeczka. I oczywiście do tego te wszystkie takie mocne chlapania, bo właśnie też chciała, żeby było takie, taka cała drobne, ale dużo chlapań i też mi się to strasznie spodobało. Fajnie to wygląda. No i wszędzie na brzegach też jest ten wosk, jak widać. Także myślę, że całkiem to ciekawie wyszło. A ta maska, no po prostu wzorek strasznie fajny. Będę częściej używać. A z tyłu wygląda tak. Tu sobie moje logo też troszkę tuszem potraktowałam, żeby pasowało do całości. W środku sobie potem coś nagleję. No i tak się prezentuje moja karteczka. Także możecie pisać jak mi to wyszło. Bardzo czekam na opinię też Magdy, czy tutaj, czy na Facebooku, wiadomo. No i zobaczymy. Zgłoszę też do Konkursu, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to na tyle. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Wszystkiego dobrego. Pa Pa!